21 lutego 1574 roku na Wawelu odbyła się koronacja Henryka I Walezego. Po bezpotomnej śmierci króla Zygmunta Augusta, ostatniego z dynastii Jagiellonów, po raz pierwszy nowego władcę obrano w drodze wolnej elekcji. Dzięki skutecznym zabiegom francuskiej dyplomacji poparcie szlachty uzyskał kandydat z panującej we Francji dynastii Walezjuszy. Uroczystości koronacyjne wyróżniały się oryginalną oprawą. Na cześć króla zorganizowano ceremonialny wjazd do Krakowa w typie al antica. Na trasie orszaku ustawiono bramy w postaci łuków triumfalnych. Ich wygląd, pełen przepychu, znany jest z opisów naocznych świadków. Na jednej bramie, jak czytamy, trębacze, surmacze, bębenistowie i piszczkowie powinność swą odprawowali. Inną ożywiały ognie. Motywem, który powtarzał się na wszystkich, był biały orzeł, który rozkładał skrzydła i chylił głowę przed władcą. Od tego czasu opisany rodzaj okolicznościowych dekoracji stał się stałym elementem wjazdów królewskich. Niezwykle krótkie, zaledwie kilkumiesięczne, panowanie zakończone ucieczką króla do Francji zyskało w Polsce szczególną sławę wynikającą z różnic obyczajowych, dzielących oba kraje i ich dwory. Swoistą sensację wzbudzał ubiór samego monarchy. W wizerunku graficznym w zbiorach Muzeum Historycznego miasta Krakowa, według pierwowzoru malarskiego autorstwa François Quesnela, Henryk już jako król Francji przedstawiony jest w berecie z klejnotem nad czołem, a w jego uchu widoczny jest kolczyk. Nosi on ubiór według mody hiszpańskiej, gładki kaftan zapinany z przodu i kryzę wokół szyi. Krótkie kaftany, których używał król, nie zyskały aprobaty polskiego środowiska i dlatego mawiano pośmiewisko, takie sukmanisko. Blisko 2 lata później po Walezym tron w Polsce objął Stefan Batory.